Cześć, ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO Minecraft, pojedynek w Netherze o numerze katalogowym 30331. Zestaw ten został wydany w 2021 roku, posiada 37 elementów. Na temat jego ceny katalogowej nie znalazłem żadnych informacji, ale przypuszczam, że jak to zazwyczaj w przypadku polibagów jest to 19,99. Jeżeli chodzi o przeznaczenie wiekowe, no to ten zestaw jest przeznaczony dla osób w wieku od 6 lat. Zobaczmy sobie teraz na opakowanie tego polibaga. Zobaczcie, tak to prezentuje się z przodu, a tak to wygląda z tyłu. Mamy tutaj naprawdę bardzo ładną minecraftową szatę graficzną. Ja wam powiem, że w Minecrafta jakoś dużo w swoim życiu nie grałem, ale coś tam mi się udało pograć w tę gierkę, a was teraz zapraszam na speedbuild tego właśnie polibaga. Tak prezentuje się ten polibag po zbudowaniu. Ja wam powiem, że całkiem mi się on podoba, a omawianie zaczniemy sobie od minifigurek. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki. Zaczniemy sobie od tej po lewej, czyli od Witherowego szkieleta. Jest on w kolorze czarnym. Ogólnie bardzo mi się podobają te jego długie, czarne nogi. Pierwszy raz mam styczność z takimi elementami. Jeżeli chodzi o jego głowę, to jest ona sześcianem. Jest nadrukowana tylko z przodu. Z boku ta figurka prezentuje się tak, a z tyłu wygląda to w taki sposób. Jako akcesorium ma on taki oto ciemnoszary miecz, który wygląda całkiem w porządku. Drugą minifigurką jest, można by powiedzieć, taka klasyka Minecrafta, czyli Steve. Ma on fioletowe nóżki, błękitny torsik, nadruk znajduje się tylko tutaj, a z tyłu nie ma żadnego nadruku, zresztą tak jak po boku. Główka jest naprawdę ładnie wykonana, podoba mi się ten nadruk na niej. Jako akcesorium ma on fioletowy miecz, z tego co wiem może być on enchantowany, czy jakoś tak. Ogólnie wam powiem, że te minifigurki naprawdę bardzo mi się podobają. Tak prezentuje się konstrukcja w tym zestawie. Nie jest ona jakaś wybitna, ale według mnie jak najbardziej spełnia swoją funkcję. Według mnie jest to takie po prostu pole pod zabawę tymi minifigurkami i moim zdaniem jak najbardziej może się to sprawdzać. A co my tutaj w ogóle mamy? W tym miejscu znajduje się jakby jakiś wodospad lawowy. Tutaj ogólnie mamy taką lawową część, a tutaj za pomocą bordowych klocków mamy zbudowaną kolejną część, po której można sobie w sumie chodzić. Ten materiał, z którego jest to zbudowane, nazywa się bodajże netherrack. No i po nim się nie spalimy, tak jakbyśmy chodzili na przykład po lawie. Tutaj mamy jedną małą pochodnię, a tutaj mamy jasnogłaz, który prezentuje się w taki oto sposób. Z tego co wyczytałem i też mi koledzy powiedzieli, jest to blok, który po prostu nam świeci w netherze. Od boku tak to się prezentuje, z tyłu tak, no i z drugiego boku tak. Jest to według mnie po prostu fajny dodatek do tych minifigurek, dzięki któremu możemy się tutaj bawić, toczyć sobie jakieś właśnie walki między tymi minifigurkami i po prostu według mnie jak najbardziej spełnia to swoje funkcje. Myślę też, że nie ma już co więcej gadać o tej konstrukcji, więc przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Podsumowując, muszę wam powiedzieć, że ja naprawdę bardzo lubię ideę tego polibaga. Możecie sobie teraz jeszcze zobaczyć elementy zapasowe. Jak widzicie, są to dosłownie trzy drobne klocki. A dlaczego tak lubię tego polibaga? Już wam mówię. Otrzymujemy w nim dwie minifigurki, jedną dobrą, drugą złą, no i taki skrawek terenu. Czego chcieć więcej do zabawy? Naprawdę według mnie ten polibag wypada bardzo dobrze. Ale też nie musi on służyć do zabawy, bo według mnie na półce może on wyglądać równie fajnie i to nie tylko dla fana LEGO, bo myślę, że dla fana Minecrafta również on się fajnie może prezentować na półeczce. Recenzowałem też polibag kiedyś w sumie w takim samym stylu, możecie sobie zobaczyć jego recenzję w prawym górnym rogu i również bardzo mi się on podobał. Na pewno też kolejnym plusem tego zestawu jest to, że spokojnie go kupicie za jakieś 15-20 zł, co według mnie jest naprawdę świetną ceną jak za taki zestawik. Moją oceną dla tego polibaga będzie po prostu 10/10. Możecie w komentarzach pisać, jak wy go oceniacie oraz jak wam on się podoba. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału. A w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!